W momencie, gdy autobus zjechał z ulicy Nadbystrzyckiej w ulicę Jana Pawła II, pokrzywdzony wstał z miejsca, poszedł do tylnych drzwi pojazdu, chciał bowiem wysiąść. Gdy stanął przy drzwiach twarzą do wyjścia, ponownie usłyszał obelgi od strony tej grupy osób, a następnie zwrócił się do Niny Pietrzak, aby usunęła nogę z przejścia, ponieważ nie mógł po prostu wyjść z tego autobusu. Wtedy, co się stało? Może pogotowie trzeba? Nie? Co tam się stało? Zemdlała pani? No to w takim razie proszę pogotowie wezwać. Proszę wezwać policję. Niech pan zawiadomi, panie Piotrze, policję sądową, żeby wezwała pogotowie i... No może trzeba, no nie wiadomo, jak coś się stanie. Wtedy Andrzej... Kto to? Kto się odzywa teraz? W tym miejscu, chwileczkę, z uwagi na zachowanie oskarżonego, na podstawie, proszę usunąć. Rozkaz jednocześnie, przed chwileczkę, jeszcze na podstawie art. 143 paragraf 1 kodeksu postępowania karnego. Możliwości otrzymania paszek żywnościowych na okres 3 miesięcy do oskarżonego. Proszę. 15 lat, 15 lat, 15 lat.